Cześć wszystkim, dzisiaj pogadamy o moich suszarkach. Jest ich aż 5, więc mam nadzieję, że szybko przez to przebrniemy. Mam nadzieję, że ten odcinek ułatwi Wam wybór, bo zdaję sobie sprawę i zawsze o tym mówię, gdy pytacie się mnie, jaką polecasz suszarkę, to zawsze pytam się, jakie masz oczekiwania względem niej, jaki efekt chcesz uzyskać. To jest bardzo ważne, no i też potem liczą się funkcje, jakie ma ta suszarka. Jest różny przedział cenowy, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Ja obecnie nie wyobrażam sobie życia z moimi włosami bez suszarki z dyfuzorem, a i tak dość późno ją zakupiłam, bo było to jakieś 3 lata po tym, jak zaczęłam świadomie wydobywać skręt, więc trochę czasu minęło i pamiętam, jaki ogromny był to game changer dla mnie, kiedy, wiecie, wysuszyłam włosy tą suszarką i pojawiła się taka fajna, uniesiona czupryna. Przede wszystkim było to uniesienie i taka objętość, nawet jeśli nie miałam jeszcze do końca prawidłowego cięcia na moich lokach, takiego, który powinien być przy kręconych włosach. I przede wszystkim nie było rozmuchanych loków. Nam kręconowłosym przede wszystkim zależy podczas stosowania suszarki z dyfuzorem, aby ten dyfuzor trzymał włosy w ryzach, by one nie wylatywały z niego. Też bardzo ważna jest przy tym prędkość, więc tutaj mam wszystkie suszarki takie, w których to się nie dzieje. Dyfuzor trzyma te loki i wszystko ładnie się suszy, potem czupryna jest fajnie uniesiona. Wiem, że jest to zadziwiające, ale każda z tych suszarek jest inna. Przy każdej można śmiało uregulować prędkość dopasowaną do naszych włosów. Każda z nich też zawiera różne technologie, o których nie będę się za bardzo rozwodzić, bo bym chciała, żeby to były same konkrety, ale każda z tych technologii będzie wypisana w tabeli, do której macie link w opisie pod filmem i też można więcej o nich poczytać w konkretnych linkach do suszarek, gdzie jest wszystko dokładnie rozpisane, na czym te technologie polegają. No i zacznę od najdroższej pozycji, a mianowicie od Dysona Supersonic. Ja dostałam tą suszarkę w ramach współpracy barterowej z marką Dyson, bodajże zimą w 2018 roku, więc już jest dobrych kilka lat ze mną, wszystko dobrze, sprawnie działa, nic się z nią nigdy nie działo przez te lata, tylko tyle, co tutaj widać na odwrocie, troszkę zszedł kolor, ale tak wszystko dobrze działa. Ja mam cały osobny odcinek o tej suszarce, więc tam też Was odsyłam. Ale tutaj też troszkę Wam o niej opowiem. Przede wszystkim silnik w tej suszarce jest zupełnie inny od wszystkich innych. Oni w ogóle mają patenty na ten sprzęt. On w ogóle wygląda jak z jakiegoś kosmosu. Przede wszystkim wyjątkowe jest to, że to powietrze się nie rozdmuchuje. Mamy wrażenie, że to powietrze faktycznie trafia na nasze włosy, suszy je, ale jakby zostaje tutaj. W ogóle nie czuć dookoła tego powietrza wydmuchiwanego, tak jakby on się chował do środka. To jest bardzo ciekawe. Ta cyrkulacja powietrza jest specyficzna i nie widziałam tego nigdzie indziej w żadnym innym sprzęcie, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o dyfuzor, jest on na taki mocny magnes. Mam poczucie, że przez te dobrych kilka lat w ogóle nie stracił na sile. Łapie tak samo mocno jak wcześniej i w ogóle ten dyfuzor nie odchodzi, nie odpada. Ta suszarka jest też najlżejsza z tego zestawienia. No i zdecydowanym plusami tej suszarki jest to, że ona zbija loki. Gdy wysuszymy nią włosy, skręcone pasma są wręcz ze sobą połączone i najlepiej, to jest najlepsza opcja, żeby po prostu je samemu rozdzielić, dlatego że to jest coś za coś. Po wysuszeniu włosów tą suszarką absolutnie nie mamy objętości. Trzeba sobie samemu ją wydobyć. Ale to też cyrkulacja powietrza robi swoje, to wszystko ma na siebie wpływ. Też włosków z pasm wystaje bardzo mało. W zasadzie te loki nie mają jak się rozmuchiwać właśnie z racji na to powietrze. I ona absolutnie nie puszy włosów. Jedyny puch moim zdaniem może wywodzić się z tego, co użyjemy wcześniej, z kosmetyków do pielęgnacji czy stylizacji. Więc to jest akurat taki plusik, ale tak jak mówię, nie każdy musi lubić ten efekt, no nie? Więc to trzeba dopasować do siebie. No i zdecydowanie minusami, no to jest wysoka cena, no i też ten brak objętości, o którym wspomniałam, bo no
zależy jak kto woli. Jeśli chodzi o liczbę prędkości nadmuchu, temperaturę, czy ma jonizację, ile waży, ile mierzy kabel, wszystko znajduje się w tabeli. Remington Hydralux Pro. Ta suszarka przede wszystkim szczyci się najszybszą prędkością nadmuchu i faktycznie to się sprawdza przy włosach prostych, przykręconych niekoniecznie, dlatego że ta najwyższa prędkość niestety rozdmuchuje loki. Jak przykładamy dyfuzor do włosów, niestety tutaj wszystko dookoła się rozdmuchuje i przy lokach tą najszybszą prędkość zdecydowanie czuć, więc ja w ogóle z niej nie korzystam. Ja tutaj używam drugi stopień zarówno prędkości, jak i temperatury. A co ważne, przy najniższej prędkości, jaką można ustawić, i tak te loki troszkę się rozdmuchują i to trzeba mieć na uwadze. Co za tym idzie? Ta suszarka tworzy sporą objętość. Pamiętam ten przeskok, bo to była pierwsza suszarka marki Remington, którą dostałam do testów i wcześniej używałam tylko Dysona. I jak pamiętam, jak pierwszy raz wysuszyłam włosy tym sprzętem, to byłam w szoku, jak moich włosów jest dużo. Byłam totalnie od tego odzwyczajona. Ale też właśnie przez tą najszybszą prędkość totalnie polecają tą suszarkę. Dziewczyny prosto włosy do, wiecie, takiego wygładzania na szczotkę, suszenie od góry w dół. Właśnie przez tą prędkość i przez szybki czas suszenia. No i tak, plusem jest spora objętość na koniec. Dla niektórych właśnie może być to minus. To wszystko zależy od waszych upodobań. Ale no powiedzmy, że tutaj to jest zdecydowanie taka pozytywna cecha tego sprzętu. Tak jak powiedziałam, przy najniższej prędkości również ona rozmuchuje loki, więc trzeba mieć to na uwadze. Wiecie, to nie jest tak, że te loki są popsute, bo ja używam drugi stopień prędkości powietrza i jest ok, ale na pewno w jakimś stopniu ta suszarka powoduje puch właśnie przez to rozmuchywanie, ale nigdy nie miałam tak, że miałam takie poczucie, że to jest zmarnowane mycie, stylizacja, no bo mi suszarka zrobiła taką szopę, że koniec. Nie. No bo ona robi też ładny skręt, ale jednak troszkę rozdmuchuje. Za tym idą konsekwencje właśnie w postaci jakiegoś tam puchu. Też warto mieć to na uwadze przy stylizacji wcześniejszej, żeby na przykład, nie wiem, dać większą ilość stylizatora. No ja przede wszystkim zauważyłam to po pierwszym użyciu tego sprzętu, by nakładać więcej stylizatora, bo to po prostu mi się sprawdzało. No minusem jest to rozmuchiwanie loków, co nie każdemu może się podobać i ja to w 100% rozumiem. Jeśli chodzi o dyfuzor, on jest taki jakby na taką, wiecie, o, tak się go wciska, ale też przy takim trząsaniu, no może, no teraz on nie spadnie, w sumie no trzyma się, nie mówię, że on wylatuje, ale tu tak się troszkę luzuje, ale no nie wypada do końca. O, to są taką pompkę jakby. W sumie pokazuję wam te suszarki w takiej kolejności, w jakiej otrzymałam każdą. Nie wspomniałam w sumie wcześniej, ale dostałam wszystkie te suszarki i we współpracy z Dysonem wcześniej, a potem z Remingtonem. Teraz już się troszkę tych suszarek uzbierało. No i mam tutaj Remington Prolux U. Ja przede wszystkim pamiętam, jak ją rozpakowałam i to było dla mnie takie wow, fancy, taki stylish, wiecie, tutaj taki konkret. No i tutaj ma ten monitorek, to jest wyświetlacz LCD i tutaj widać wszystkie tryby, czy też regulacja prędkości, to wszystko widać, pokażę wam to na przebitkach, więc to jest taki szał-ciał, taki wyświetlacz. I to też była suszarka, która zaskoczyła mnie tym, że ona daje taki efekt w punkt, taki pośrodku, czyli i definiuje loki, ale też tworzy tą objętość, co było super. Ja wam powiem, że ja obecnie gustuję właśnie w takich suszarkach, które dają taki wypośrodkowany efekt i mogę troszkę sobie powiększyć tą objętość i też mam ładnie loki zdefiniowane, nie potrzebuję jakiejś takiej zbitości, skrętu za każdym razem, więc to jest to. I tutaj akurat wspomnę o tej technologii Style Adapt, bo ona tutaj dopasowuje temperaturę do skóry głowy i włosów. Ja w sumie z niej korzystam. Przyznam szczerze, że u mnie, jak ja mam włączone to Style Adapt, to nie czuję poparzonej skóry głowy, nie czuję, że to jest za ciepło. Totalnie nie, dla mnie jest ok. Wiem, że tutaj to wszystko zależy też od waszej skóry głowy, jaką macie. Dla mnie ten tryb jest ok, ale też zawsze możecie sobie go wyłączyć. Ja też przy suszeniu tą suszarką oczywiście stosuję tryb Diffuse, jak na zastosowanie dyfuzora przystało. I ja tutaj stosuję drugi stopień prędkości, bo najwyższy rozdmuchuje moje loki. Tak jak mówię, fajny sprzęt, nie ma przesadyzmów w żadną stronę, efekt fajny,
bardzo, bardzo lubię tą suszarkę. I jeśli chodzi o dyfuzor, to on jest tutaj taki wkręcany. Nakładamy go, przykręcamy i się wszystko elegancko trzyma. Remington Botanicals. Ja Wam powiem, że ta suszarka kojarzy mi się z chillerą. Już Wam mówię dlaczego. Ona suszy w 185 stopniach Celsjusza. Ma wygładzać, zapobiegać zniszczeniom. I ta temperatura jest odczuwalna, powiedziałabym, między nawiewem letnim a ciepłym. Bardzo przyjemny nadmuch, powiedziałabym. Przy najwyższej prędkości totalnie ona nie rozmuchuje loków, więc i mamy maksymalną temperaturę taką, że jest przyjemnie i maksymalny nadmuch taki, że jest przyjemnie, dlatego taka chillerka podczas suszenia. Tak, wiecie, fajnie, fajnie. No ale to też ma na to wpływ, że ona najdłużej suszy włosy. To wszystko jest w tabeli oczywiście. Więc suszenie jest dosyć spokojne i przyjemne, powiedziałabym. Też efekt jest taki, że ona dosyć fajnie zbija ten skręt. Nie tak jak w przypadku Dysona, ale jednak ten skręt jest taki bardziej, wiecie, no zbity. Jest fajna definicja. Na pewno ona nie tworzy jakiejś ultra objętości. Też nie jest to wypośrodkowany efekt. Powiedziałabym, że bliżej jej do definicji, do takiego braku objętości, niż do objętości. Więc nie jest to wypośrodkowany efekt. Tutaj bym bardziej się zbliżyła w tą stronę zbitego skrętu. Ta suszarka jest też najtańsza z tego zestawienia. Jeśli chodzi o dyfuzor, tutaj też się go wkłada, przekręca i on się trzyma i nie rusza. W ogóle jeśli chodzi o te wszystkie dyfuzory, to powiem Wam, że dla mnie to nie ma znaczenia, czy on jest bardziej głęboki, czy bardziej taki płytki. Mi się wszystkie bardzo dobrze sprawdzają i nie mam tutaj żadnych ale. Ale to też zależy od Was. Wiem, że niektórzy mają swoje upodobania, dlatego też w przebitkach widzicie dokładnie, jak te dyfuzory wyglądają. I zamykamy piątkę tych suszarek nowością, to znaczy ja już mam ją od kilku miesięcy, tą suszarkę, ale jest najnowsza. Remington One. I tutaj tak samo jak Prolux U, o której wcześniej mówiłam, ona też daje mi efekt punkt wypośrodkowany i mamy definicję i mamy fajną objętość. Ja lubię tak najbardziej. Przede wszystkim ta ładna objętość nie puszy loków, co jest bardzo istotne. Używam drugą prędkość suszenia i ona nie rozmuchuje loków. I co fajne, gdy suszę włosy takie dosyć mocno ociekające wodą, to po 17 minutach mam wysuszone włosy. Jeśli one są mniej ociekające, jeśli tam się skupię, żeby te włosy odcisnąć po stylizacji, no to tak w 15 minut możemy się zdążyć. Jeśli chodzi o te czasy suszenia, też to wszystko jest w tabeli. Jeśli chodzi o dyfuzor, wkładamy, przekręcamy, ale co też ciekawe, w tym produkcie mamy dwa dyfuzory. Pierwszy to jest taki talerz z dziurkami, taki a la cedzak i ten dyfuzor jest super do pierwszego etapu suszenia, czyli na przykład jeśli wysuszycie w taki sposób, że najpierw osuszacie skórę głowy, jeśli macie problematyczną, to możecie sobie osuszyć tym dyfuzorem, przybliżyć bliżej skóry głowy, albo też sobie całość najpierw obsuszyć dookoła, nie dotykając loków. Wiem, że też taki sposób suszenia jest. No i tutaj nakładamy drugą część dyfuzora i zobaczcie, i mamy taki typowy z kolcami. I już tutaj wkładamy dyfuzor we włosy i suszy tak jak zwykle i tak jak mówię, efekt też jest wypośrodkowany. Drugi dyfuzor nakładamy za pomocą magnesu. Zdecydowanym plusem, który wyróżnia tą suszarkę, no to są te dwa dyfuzory. Minusów szczerze, nie wiem jakie minusy. I nie mówię tego dlatego, że to jest taka nowość tutaj u mnie. Ale no kurczę, ta suszarka jest naprawdę bardzo fajna i powiem Wam szczerze, że ją teraz najczęściej używam. Też nie mówię tego po to, żeby jakoś wiecie, akurat tą ostatnią, piątą pozycję wypromować, powiedzieć Wam, że ona jest nowa. Ja ją bardzo polubiłam, też ma bardzo ładny design. I też razem z Remingtonem Botanicals one są dwie najlżejsze. Ta jest naprawdę leciutka. Tak, ja ją, jeśli chodzi o aktualny moment, to stosuję najczęściej. I jeszcze mam tutaj etui, bo w tej suszarce Remington One dostajemy w zestawie
fajny taki woreczek w podusz, czy jak tam wolicie. Dobra, słuchajcie, i to by było wszystko o tych suszarkach. Wiem, że no pewnie nie powiedziałam wszystkiego. Jak macie jakieś pytania, na przykład o dyfuzor Gamma, na którą suszarkę się mieści i tak dalej, to pytajcie na dole. I tak mam poczucie, że dość szybko to poszło i sprawnie. Nie zawsze, wiecie, takie zestawienia muszą trwać nie wiadomo ile. Chciałam, żeby był konkret, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaki efekt ja mam na swoich włosach po każdym z tego sprzętu. Mam nadzieję, że mi się to udało. Cieszę się, że w końcu nagrałam ten odcinek. I słuchajcie, oprócz tego, teraz wyobraźcie sobie, jak ja długo zwlekałam z nagraniem tego odcinka, bo mam dla Was do wygrania suszarkę Remington Botanicals. Ja ją dostałam po evencie Remingtona w zeszłym roku, w 2023 roku, w marcu czy kwietniu, i tak długo tutaj czekała na to, by to rozdanie zrobić. Jeśli chodzi o pytanie rozdaniowe, to tutaj będzie zapisane i też w opisie pod filmem. Teraz jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Zasady rozdania też będą w opisie pod filmem. Jak macie jakieś pomysły, jakieś tematykę, którą chcecie, bym poruszyła, jakieś, nie wiem, zestawienia inne, przeglądy, cokolwiek, dajcie znać. Próbuję się, wiecie, wbić w ten rytm YouTube'owy i mam ochotę w sumie na jakieś takie fajne odcinki, więc jestem i czekam, piszcie na dole. Ja Wam życzę cudownego tygodnia, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!